Was bardzo serdecznie 27 kwietnia i pozdrawiam bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Wołczynie. Hasła z modlitewnika z Biblią na co dzień dziś czytamy z księgi proroka Jeremiasza z 2 rozdziału z 35 wiersza oraz z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału z 42 wiersza. Mówisz, jestem niewinna, przecież jego gniew odwrócił się ode mnie. Oto ja spierać się będę z tobą, bo mówisz, nie zgrzeszyłam. I z Ewangelii Łukasza, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I słowa ojca kościoła Augustyna, sumienie można ukryć przed obcymi, ale nie przed sobą. Uciec od własnego sumienia jest tym samym, co ucieczka od samego siebie. Jedno i drugie zawsze nas dogoni. Drodzy słuchacze codziennika biblijnego, dzisiejsze teksty z modlitewnika z Biblią na co dzień kierują nasze myśli w stronę sumienia. Sumienie jest jak wewnętrzny głos, nasz wewnętrzny sędzia, który prowadzi nas w stronę dobra i ostrzega przed złem. To Boży dar, który pozwala nam rozróżniać, co jest zgodne z Jego wolą, a co nie. To miejsce naszego osobistego spotkania z Bogiem, gdzie w ciszy serca możemy usłyszeć Jego głos. To tam Bóg przemawia do nas, wzywając do prawdy o sobie samym. Prorok Jeremiasz w 2 rozdziale, w 31 wierszu mówi: jestem niewinna, przecież jego gniew odwrócił się ode mnie. Prorok przypomina nam, że nie możemy uciekać od odpowiedzialności za nasze grzechy. Nie wystarczy powiedzieć, że gniew Boży odwrócił się ode mnie. Musimy mieć odwagę stanąć twarzą w twarz z naszymi czynami, w szczerej spowiedzi przed Bogiem, a czasami zmierzyć się także z konsekwencjami naszych grzechów, naszego grzesznego postępowania i podejmowanych przez nas decyzji. Sumienie jest tym, które nie pozwala nam zapomnieć o naszych słabościach i grzechach, ale jednocześnie prowadzi nas do nawrócenia i do zmiany naszego życia. Czy nie jest tak, że czasami usprawiedliwiamy swoje postępowanie, twierdząc, że nie zgrzeszyliśmy? Czasami łatwo jest nam przekonać samych siebie o własnej niewinności. Zapominamy o tym, że prawdziwy sędzia naszych czynów to nie my sami, ani nawet nie inni ludzie, ale sam Bóg. W księdze proroka Jeremiasza Bóg przemawia do sumienia narodu izraelskiego. Ale On przemawia także do mojego i do twojego sumienia, przypominając nam, że nie możemy uciekać przed odpowiedzialnością za nasze czyny. Nawet jeśli ludzie wokół nas nie znają prawdy, Bóg zawsze widzi nasze serce. Dzisiejszy werset nowotestamentowy, ten z Ewangelii Łukasza, jest przykładem, jak nasze sumienie może nas prowadzić do pokory i prośby o przebaczenie. Wyznanie własnej winy przed Bogiem jest pierwszym krokiem do uzdrowienia naszego sumienia. Jezus, odpowiadając na krzyżu na prośbę złoczyńcy, daje nam sygnał, że nigdy nie jest za późno na wyznanie swoich grzechów i nawrócenie. A to otwiera nam drogę do życia wiecznego, do domu naszego Ojca. Moi drodzy, niech dzisiejsze wersety z modlitewnika z Biblią na co dzień skłonią nas do głębszej refleksji nad naszym własnym sumieniem. Niech będzie ono dla nas jak kompas, który prowadzi nas przez życie w zgodzie z naukami Chrystusa.
abyśmy kiedyś, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Bogiem, mogli z ufnością stanąć przed obliczem Pana i cieszyć się życiem wiecznym w Jego Królestwie. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem. Dobrego dnia.